Ponieważ kończy się już nasza przygoda ze Skazaną i tym samym ja kończę swoją przygodę z Baśką, którą kreowałam przez 4 sezony, która była ze mną przez, no ile to, pewnie 4 lata jakoś. Skłania to do refleksji i jakichś takich mniejszych albo większych podsumowań i też jak sobie myślałam o tym, które momenty w życiu Baśki, czy też w moim życiu jako Marty z Baśką były takie najbardziej gdzieś zostające ze mną, to zaczęłam oczywiście od sceny, która była ze mną najdłużej, to znaczy od sceny, którą nagrywałam na self-tape, na casting do serialu Skazana. I nagrywałam ją w ramach castingu ze 3 albo 4 razy, bo ciągle tam były jakieś uwagi, prośby, kolejne etapy i tak dalej. I potem pamiętam tą scenę, bardzo dobrze pamiętam, jak ją realizowaliśmy z Tomkiem Szuchartem. To była scena w samochodzie. To był pierwszy sezon. W samochodzie jechaliśmy przez Zabrze koło więzienia. I to była scena o tym, jak pytałam Bartka, czy chce mieć dziecko, czy nie chce mieć dziecka i w ogóle o tym, czy damy radę i czy chcemy być i zostać rodzicami. 7 razy próbowaliśmy. Ta propozycja kosa to może być nasza ostatnia szansa. Nikt nie da nam niemowlaka. No myślę, że to jest bardzo ważny moment w życiu Baśki. Potem takim momentem, który na pewno bardzo mocno pamiętam, to była też scena z pierwszego sezonu, kiedy robiliśmy też z Bartkiem, czyli z Tomkiem Szuchartem, zastrzyk in vitro w brzuch. Coś, co było dla Baśki, pewnie jest, pozostało ciągle jakimś takim dużym jednak wstydem i co powodowało jej takie poczucie gdzieś wybrakowania, że to właśnie pamiętam taki moment, że teraz nagle coś, co jest dla mnie takie intymne i co właściwie powinnam te zastrzyki tak gdzieś robić w zaciszu domowym, nagle je robię przy całej ekipie, co oczywiście było jakimś absurdem, bo przecież wszystko robimy przy ekipie, ale pamiętam, że to był jakiś taki moment właśnie, że coś, co jest takim właściwie naszą jakąś intymnością powinno być, nagle się staje jakieś takie, z takiego prywatnego staje się publicznym. Dlaczego to jest takie niesprawiedliwe? Tyle się staramy i nic. A inne zachodzą w ciąży i to wiatropylnie. Pamiętam bardzo mocno scenę, kiedy Miki, przedwcześnie urodzony, jak wiemy, przez kosę, leżał w inkubatorze i była taka scena, kiedy najpierw Bartek był tam, a potem ja przychodziłam do tego inkubatora i pamiętam, najpierw oczywiście, że graliśmy z taką zaintubowaną lalką, a potem jakoś tam był w montażu oczywiście było pokazane prawdziwe dziecko. No cześć. Kolejny taki moment, który bardzo mocno zarezonował ze mną, to była na pewno scena przedwczesnego porodu kosy, połączona z bójką z Alicją. I to też była taka sytuacja, że no raz, że przedwczesny poród kosy, czyli dla Baśki bardzo, bardzo ważny moment i bardzo gdzieś ryzykowna i graniczna sytuacja. No a dwa, z powodu takiego też, że podczas sceny poprzedzającej ten poród kosy, czyli tej mini bójki z Alicją, wydarzyły się pewne takie rzeczy na planie podczas scen kaskaderskich, które na długo pozostaną w naszej pamięci, zarówno mojej, jak i na pewno Agaty Kuleszy i Marty Malikowskiej. Ale może to nie będę zdradzać szczegółów, w każdym razie to będzie na pewno pamiętna scena dla nas wszystkich. Będzie koniec, słyszysz? Basia, przecież nas i tak już nie ma. Od miesięcy ze sobą nie rozmawiamy. Nieprawda. Prawda. Bardzo ważną sceną rozmawiamy o Mikim, scena, która kończyła... a nas tym nie ma. Nawet ze sobą nie sypiamy. Mamy małe dziecko. Czyli scena, kiedy po tych wszystkich perypetiach w trzecim sezonie, kiedy staraliśmy się, kiedy ja bardzo kurczowo starałam się zostać matką Mikiego i pozbawić kosę praw rodzicielskich. Kiedy to wszystko już było obarczone taką ilością napięcia i problemów. No kiedy Bartek po prostu powiedział, że to koniec, to pamiętam też jako takie mocne tąpnięcie. I też to, że to była ostatnia scena trzeciego sezonu, czyli też nie wiedzieliśmy, w którym to kierunku pójdzie i co się będzie działo z naszą parą, z naszym trójkątem, właściwie z naszą też jakoś rodziną. I to pamiętam, że to była bardzo też emocjonalna scena dla mnie, ale to był taki moment, myślę, graniczny w ogóle też jakby dla Baśki, bardzo mocny. Zadzwonię do ciebie. Wszystkie te momenty, o których przed chwilą mówiłam, to zobaczycie wszystko właśnie na ekranie w serialu Skazana, we wszystkich tych 3 sezonach, które nakręciliśmy.
I w czwartym, który jest przed wami też, o nim nie mówiłam, no bo chcę wam zaostrzyć po prostu apetyt na czwarty sezon.